Nie jest tajemnicą, że ty się przyjaźnisz z Piaskiem i powiedz mi, czy jak Piasek zdecydował się na coming out, to czy poczuł taki właśnie, że kamień mu spada z serca, coś go zmieniło, czy nie? Oczywiście, że Piasek powiedział, że nie, że jest tak samo, ale ja zauważyłem, że kamień spadł mu z serca. Teraz Piasek jest bardziej uśmiechnięty, bardziej taki przebojowy i myślę, że nie tylko a propos coming outu, ale też on miał taką imprezę urodzinową, co też mu rozwinęło skrzydła, ale wiesz co, Piasek ostatnio wystąpił na scenie z tęczową flagą, co mnie zdziwiło i wstawił to na Instagram i ja tego nie skomentowałem. No i on zobaczył, że widziałem to Instastory i sam mi napisał, czy to fajne, czy to nie fajne i myślę, że tak. Wiesz co mnie najbardziej cieszy? Nie to, że czy Piasek się też czuje z tym dobrze czy źle, ale ja widzę, że fani i fanki Piaska nie zmienili zdania na jego temat, więc to jest super, bo to nieważne jakie jesteś orientacji, ważne jakim jesteś człowiekiem. A myślisz, że jest szansa na to, że kiedyś zobaczymy go z chłopakiem na ściance? Na ściance nie. W takiej premierze jak Barbie na przykład. Ale wiesz co, ja ostatnio byłem z Piaskiem. Ostatnio Majka Jeżowska grała w filmie Pokolenie IKEA i Majka zaprosiła swoich przyjaciół. Czyli zaprosiła mnie i zaprosiła Piaska. I Piasek był sam, bez swojego chłopaka i nie wszedł na tą ściankę. Więc Piasek po prostu nie lubi ścianek. Piasek po prostu nie lubi rozmawiać o swojej prywatności. I nieważne, czy jest homo, czy hetero, on po prostu nie. I zauważ, że jest też bardzo dużo właśnie znanych ludzi hetero, którzy też nie chodzą na ścianki ze swoimi żonami, czy też mężami, partnerami, partnerkami. I tak to po prostu jest. Chociaż Andrzej, chciałbym, żebyś przyszedł ze swoim... Dobrze, nie będę zdradzał imienia, ze swoim chłopakiem na ściankę. A ty miałeś przyjemność go poznać? Tak. Ja poznałem partnera Piaska. Poznałem partnera Piaska w Kielcach. Piasek jakiś czas temu ruszył z nową trasą koncertową i jeden z pierwszych koncertów, albo pierwszy, odbył się w Kielcach. No i ja przyjechałem wcześniej, bo ja się przyjaźnię też z menedżerką Piaska, z Julitą. Pojechaliśmy tam wcześniej na koncert i poznałem w garderobie mamę Piaska, którą... To wspaniała kobieta. To jest wspaniała kobieta, którą wcześniej oglądałem w telewizji i komentowałem w Google Boxie. To jest w ogóle kobieta kozak. I poznałem też partnera Piaska, który był bardzo nieśmiały i mówił do mnie proszę pana. Ja mówię, kurde, nie mów do mnie proszę pana. No i ostatnio Piasek był u nas w domu. Oglądaliśmy razem Opole. Miał przyjść z chłopakiem, ale niestety nie przyjechał, więc mam nadzieję, że Andrzeju, gdy następnym razem przyjedziesz do nas do domu, przyjedź z nim. Myślisz, że jest dla Piaska jeszcze miejsce w Tańcu z Gwiazdami, bo jednak Edward Miszczak no to prowadził czystki niezłe w Polsacie i to jeszcze nie koniec. Z tego co wiem, Piasek nie narzeka na brak propozycji i dostał propozycję inną. Niekoniecznie musi być w Tańcu z Gwiazdami, natomiast powiem ci szczerze, że oglądałem Taniec z Gwiazdami z Piaskiem. Nawet raz tam byłem na widowni, ale incognito, no bo wiecie, ja nie mogę się pokazywać w Polsacie. Dla mnie Piasek idealnie tam pasował, bo Piasek to jest klasa, humor. Wiesz, żartował na wizji, czasem a tu nawiązał do Kasi Cichopak, a tu do kogoś innego znanego, jak Kasia się rozwodziła. Piasek jest kochany, ale Piasek też jest taką cholerą, co to potrafi żartować i bić taką komuś szpilę. To może dlatego się tak świetnie dogadywał z Nergalem. On jest taki trochę jak ja. Tak, tylko jestem tym bardziej taki otwarcie wyuzdany, kolorowy.